No ja myślę, że już powoli nie będą miały racji bytu. Choćby z tego ruchu aut, bo to one nawet chyba i zginą, bo przecież widzę, jak są poobijane tutaj. Mowa o drzewach przy ulicy Sienkiewicza w Cieszynie. Wystarczy zobaczyć na stare zdjęcia, które są sprzed wojny choćby, gdzie te klony były przepięknie posadzone i to była ulica Willowa. To była jedna z najpiękniejszych ulic, jakie w ogóle były. W tej chwili to jest nasadzone, tutaj są złe drzewa, bo to te klony, które są w tej chwili, to nie są te, które sadzono 100 lat temu. Te klony to pozostałość po pięknej alei powstałej w czasach, kiedy po mieście jeździły jeszcze powozy. A kiedyś tak, ale to były tutaj cała aleja była, ale to już są resztki, to już widać, że już usycha. Władze Cieszyna w związku z modernizacją układu komunikacyjnego zaplanowały wycinkę drzew, co wzbudziło falę krytyki i protestów mieszkańców. Zapytaliśmy burmistrza Cieszyna, który stara się o zgodę na wycięcie drzewostanu, czy nie przemyślał swej decyzji po serii protestów, a także interwencji medialnych. Nie tylko przemyślałem, ale kazałem dokładnie zbadać stan tych drzew i po tych badaniach stwierdzam, że jest to jedyna słuszna decyzja, jaką można podjąć, gdyż te drzewa zamierają, a w krótkim czasie prawdopodobnie zaczną zagrażać zdrowiu czy wręcz życiu przechodzących tam mieszkańców. Według mnie powinno się to odtworzyć, całą tą sytuację, to co było kiedyś, powinno się odtworzyć, czyli posadzić, dosadzić jeszcze kilka drzew, a nie wycinać i postawić prawdopodobnie parkometry, bo na tym to polega chyba. Także jest to skandal na, no nie wiem, coś niesamowitego, żeby wycinać drzewa, które zdobiły. Na całym świecie się stara się, wszyscy się starają, żeby odtworzyć to, co było piękne, to tutaj się robi pustynię na tej ulicy. Także jestem absolutnie przeciw. W tej chwili już nie wolno w pasie jezdni sadzić żadnych drzew. To, co istnieje, może zostać, natomiast nowych nasadzeń dokonywać już nie wolno. Niestety po tych badaniach, które przeprowadziłem w związku właśnie z głosami mieszkańców, okazuje się, że z 7 rosnących tam jeszcze drzew, co najmniej 6 nadaje się do wycięcia, a pozostawianie jednego już w tym momencie nie za bardzo ma sens. Burmistrz próbuje łagodzić protesty, mówiąc o nowych nasadzeniach. Wyklucza jednak odtworzenie dawnego charakteru ulicy Alei. W zamian? No co najmniej tyle samo, a myślę, że więcej drzew wzdłuż drogi, w pasie drogowym, zaraz za znajdującym się tam płotem, a docelowo jeszcze w innych miejscach również dalsze nasadzenia. W samym pasie jezdni na pewno nie, dlatego że sytuacja się zmienia. Mieszkańcy w tych protestach mówią, że te drzewa mają 100 lat. No, prawda jest taka, że tylko 3 są takie stare, reszta już jest nasadzonych 20 lat temu. Natomiast 100 lat temu takimi ulicami jeździły dorożki i wozy konne. W tej chwili, kiedy jeżdżą tam samochody, nie czarujmy się, coś kapnie z samochodu, trochę może oleju, trochę benzyny, a przede wszystkim, żeby utrzymać taką drogę, musimy w zimie solić czy posypywać czymś szorstkim. A to sprawia, że do korzeni tych drzew dostaje się niesamowita ilość szkodliwych substancji i obecnie już przy obecnym ruchu nie ma możliwości, żeby w pasie jezdni utrzymać zieleń. Natomiast ulica niewątpliwie zachowa swój spacerowy charakter z zielenią przesuniętą o 2 metry dalej. Burmistrz Cieszyna o zgodę na wycięcie zwrócił się do władnego w tej sprawie cieszyńskiego starostwa powiatowego. To z kolei wystąpiło do samorządowego kolegium odwoławczego w Bielsku Białej o wyznaczenie organu zastępczego w tej sprawie. Pamięta pani, kiedy powozy tu jeździły? Nie pamiętam, ale jeszcze jednego to widziałam. Dorożkarz jak tu jeździł, to jeszcze pamiętam. Jeden po wojnie. To jeszcze pamiętam, że jeździł. No czas robi swoje. No.